Siemaczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. W dzisiejszym dniu chciałem z wami pogadać na temat czasu w systemie Linux. Sobie wstukamy najpierw komendę, tylko za chwilę dajcie mi znaleźć, bo ja mam w schowku. O cholera jasna, dokument. Jest. Czas w systemie Linux. Sobie napisałem taki dokument. Protokół czasu sieciowego NTP to protokół używany do automatycznej synchronizacji zegara komputerowego w sieci. Komputer może mieć zegar systemowy w skoordynowanym czasie uniwersalnym UTC, czyli Universal Time Center, a nie w czasie lokalnym. No i tu jest pierwszy myk. Chodzi głównie o to, że jeżeli coś nastąpi, jakiś błąd czy coś, to jest problem zasadniczy taki, że po prostu Linux synchronizuje swój zegar systemowy z najbliższym zegarem atomowym, który ma tak naprawdę najbliżej. Czyli tutaj wychodzi, że Wielka Brytania. Dlatego czasem możecie zobaczyć w bierze, że macie godzinę 13:36, a jest godzina 14:36, bo godzina do tyłu albo do przodu, w zależności jak mamy ten. Najpopularniejszą metodą synchronizacji czasu systemowego w sieci na komputerach stacjonarnych lub serwerach systemem Linux jest wykonywanie polecenia NTP datę, która może ustawić czas systemowy serwera NTP. W takim przypadku daemon NTPD musi zostać zatrzymany na komputerze, którym wykonuje się polecenie NTP date. W większości systemów Linux polecenie nie jest instalowane domyślnie, aby go zainstalować, wygodnie pomyśleć i my sobie wykonamy. Zaraz ktoś. Ja to wykonuję na po prostu polecenie, jak to się mówi, filmu. I tyle. Weźmiemy sobie. Kopiujemy. Gdzie mamy nasz terminal? Wkleimy sobie. Pyk. Pyk. I widzicie, nam się robi. Rozpakowujemy pakietu, sprawdzam na zegarku, zgadza się czas doskonale. No i już mamy zrobione. Debian Ubuntu on. Dobra. To mamy zrobione. Powiem wam tak, jestem zmęczony po pracy, nie chce mi się tego przepisywać, więc wolę po prostu sobie skopiować i wkleić. Jeżeli kogoś boli, to przepraszam bardzo. Dobrze, na przykład polecenia PDD wykonano dobrze. Ok. Aby wysłać zapytanie do serwera i nie ustawiać zegara, sobie skopiujemy. Dodaj pakiety w celu odświeżenia zaprogniowych i tak dalej. Bardzo sobie sprawdzimy, co to daje. Pyk. Pyk. No. Per. Wszystko jest ładnie. Dobrze, to więc to mamy. Dobra, przepraszam, przesunę. O. Zawsze staraj się sprawdzać i synchronizować czas z najbliższymi serwerami NTP dostępnymi dla twojej strefy. Listę pól serwerów NTP można znaleźć pod następującym adresem, czyli angielski org.pl.
i tak dalej. Tutaj ogólnie w Linuxie jest to naprawione już, ale w wersji 19.3 czy coś, to było coś takiego, że on się, jak przeszedł do wersji 20.3, to zaczęły się problemy u mnie właśnie z tym. Dobrze. W nowszych dystrybucjach Linuxa dostarczanych z system D możesz również synchronizować czas za pomocą time cd config. Wystarczy otworzyć plik do edycji. Jest tu to. No i dobra, jak widzicie, jest. Dobra, no to tak to wygląda. To sobie po prostu napisałem od dupy strony. I tak to u mnie wygląda. No ale zobaczymy. Się chyba robiło. Kurwa, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Chyba tak. Kurna macie, albo tak. Ja pierdzielę, że. O, widzicie? A, huk. Display. A ja szukam. Lista pakietów. Czyli jednak nie to. A widzicie, tak to jest, jak się człowiek pomyli. Time. No, nie ma, to nie wymieniłem tutaj time detect i tak dalej. A i tak to jest, jak się kurde człowiek chce sobie na siłę coś zdryngolić. Więc jak mówiłem, zobaczymy. No to mamy tak. Sobotę 247 CS, czyli wszystko się zgadza. Dobra. Czyli wszystko się zgadza. No to tak jak powtarzałem w dokumencie swoim, no właśnie tutaj mogę sobie zapisać na koniec. Z małej. Dobra, i mamy na koniec sprawdzić poleceniem datę w terminalu. Dobra. Zapisało. No i widzicie, no ja sobie czasem po pracy, jak siedzę wieczorem, to sobie piszę różne takie rzeczy. Protokół, tutaj sobie napisałem co jak co w każdym systemie. Fedora 22 Plus, Rachel, kurde, CentOS i blbl. Nagle jak pokazano datę, no to też możemy użyć sudo. To przeoczyłem, że tego nie zauważyłem. Wierzcie, że nie chce mi się pisać dzisiaj już. Dobrze, wkleimy pyk. Enter. No i wszystko się zgadza. On server scan no. Czyli się wszystko zgadza. Jest włączone, samo się ustawia, samo się reguluje. Czyli jest wszystko dobrze. No to tak wygląda czas w Linuxie.
No więc powiem wam tak, jeżeli powiem wam tak, jeżeli po prostu macie problemy z zegarem w systemie Linux, to wykonajcie te polecenia, jak ja po prostu mówię, i ustawcie to sobie poprawnie, i wtedy powinno wszystko wam wrócić do normy, bo to z tym ogólnie Linux już od wersji 20.3 po aktualizacjach to już ogólnie ma ten problem usunięty, więc wszystko powinno wam działać dobrze. Ale nie mogę tego potwierdzić, bo u każdego na Linuxie będzie to inaczej działało. Se zamkniemy terminal, bo już nie będzie potrzebny. A to tak jak napisałem, Debian, Ubuntu, to wklejamy po prostu to polecenie, przepisujemy w terminal. Potem sprawdzamy, czy synchronizacja udała się. Następnie wykonujemy tak, jak ja tutaj napisałem sobie. Czyli go NTP date. I wykonujemy z swojej strefy listę serwerów i tak dalej. No mi ustawiło to automatycznie bardzo szybko. Jeszcze sprawdzę sobie. Tak, zgadza się z zegarem na opasce Mi Band. Więc wszystko jest dobrze. Robię ten film dlatego, żeby wam po prostu pomóc, że jak zsynchronizować czas NTP w systemie Linux. Jest to proste, jeżeli się wie, co się robi. A ja sobie po prostu napisałem taki dokument, że po prostu po chuja te znaki dolara wstawiałem. Czy to jest niepotrzebne? Czasem człowiek, jak jest zmęczony po pracy, to nie wie, po co wstawia pewne rzeczy. Mamać. Teraz jest fajnie. Zapisz. Teraz poprawiona wersja jest zapisana. No. Dobra, więc już mamy. No, polecenie daty, wszystko się zgadza. No dajmy detekt zero. Po edycji pliku komendy dajmy detektuje kompilację klienta NPT w system D. Ja to mam zrobione, więc nie muszę. Ale mogę sobie wklepać i zobaczyć, jaki będzie status. Proszę bardzo, tak to wygląda. Europa, Warsaw, strefa czasowa druga. NTP Active jest. RTC, T-Local jest, jest, jest. No to tak powinien. No RTC to powinienem, jak to się synchronizację wyłączyć, żeby w BIOSie nie pierdoliło. I tak dalej. Na to nie zwracajcie uwagi, bo to nic się nie stanie. No ale jest dobrze. RTC 1454 45 jest, czyli jest bardzo dobrze. Zegar to. Patrzcie, patrzcie ludzie. RTC, czyli to jest regionalny time center, czyli to jest taki czas, który macie w BIOSie podany. Local time to jest właśnie to. Czyli czas lokalny, jaki mamy w Polsce. Universal time, czyli ten, który jest obecnie w Wielkiej Brytanii, to jest ten. To jest ten czas. RTC, czyli. Kurna mać. Regional Time Center. Ja pierdolę, jak ja nie lubię angielskiego nazewnictwa rzeczy. Dobra, więc tak to wygląda. To jest właśnie aktualny czas w waszym BIOSie. Jeżeli coś się dzieje, to wpierdzielacie w terminal tą frazę. Tą frazę przepisujecie, klikacie Enter i wam zeruje. Jeżeli coś by się działo, jeżeli się nie dzieje, wszystko dobrze. No dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Miło było dla was po prostu.
Jeszcze tutaj to zrobiłem? Ja pierdzielę. Ja to się kurwa z tym pisaniem mam. Dobra, wszystko się zgadza. Będę musiał to jeszcze dopisać parę razy, dokończyć, porobić. Ale ogólnie uważam, że mój kartkowy podręcznik, jak sobie ustawić czas w Linuxie, jest bardzo dobry. Dobra. Wyłączamy. Wyłączamy. Dzięki za oglądanie, dzięki za suby, za łapki w górę, bo to mnie po prostu nakręca do dalszego pomagania wam i ogólnie. Trzymajcie się, piorun burza elektryk. Czas i zegary atomowe to dla mnie jest nic.